Cześć, witajcie, tu Inun Hachi Niówka. Zapraszam dzisiaj na wywiad z Hachiko. Hachiko w sumie jest taką dość specyficzną osobą, bo jest dość w sumie kontrowersyjną przez długi czas na różnych Discordach, nieprawdaż? Tak, tak. Już tak zwanych było tyle gówno burz z twojego powodu, że po prostu aż mi ci było żal, a szczerze mówiąc niejednokrotnie stawałam w twojej obronie. Nieraz mi się też oberwało z tego powodu, że wiele rzeczy nie wiem, co się działo. No, ale to w sumie tak. Hachiko, od czego się w sumie wziął twój nick? No, mój nick się wziął, słuchaj, od... Miałem zawsze inny nick, bo miałem taki... byłem pod nickiem... Może się zmieniałem nicki, bo miałem nick Mateto, Szenias, czy tam jakieś inne. No. Ale stały nick Hachiko się wziął od tego, że obejrzałem sobie film. I generalnie to było tak, że w tym filmie to był film, tytuł filmu nosił mój przyjaciel Hachiko. I to właśnie od tego psa się wzięło, ale zanim obejrzałem ten film, ktoś mi powiedział, że mam cierpliwość jak Hachiko. I to jest powiązana trochę historia z tym, bo kiedyś poszedłem na spotkanie i czekałem, to była zima, czekałem na mrozie 6 godzin pod klatką, pod której nie powinienem czekać, bo była to druga klatka obok i pomyliłem klatki, ale czekałem 6 godzin i potem mnie znaleźli, że ja tam czekałem w tej drugiej klatce, no. No ja przyznaję się, że chyba bym dawno już, kurde, spierdzieliła stamtąd, albo, no nie wiem, to nie miałeś telefonu, żeby się skontaktować z tymi osobami, czy coś? Padł mi telefon. Aha. To się fajnie wszystko zgrało. Rozumiem, że spotkanie było na tyle ważne, że trzeba było tam trwać tyle godzin. Znaczy, no, ważne, no nie chciało mi się wracać do domu, bo... Znaczy, w sumie mógłbym sobie tak przejść to i z powrotem, ale wolałem sobie postać. Nie chciało mi się po prostu wracać do domu. Aha. No to w sumie, jeżeli mówimy o filmie, z którego wziąłeś, to Hachiko, to chodzi o japońskiego pieska, tak? Jak się nie mylę, który czekał na swego pana, który w pole zmarł. Tak, tak, na uniwersytecie tam zmarł i on potem ten pies czekał 9 lat. Potem najwyżej umieścimy linka ewentualnie do filmów albo do opisu filmów, także jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszamy serdecznie, ja przynajmniej zapraszam, bo to naprawdę piękny film o zwierzętach, o psie. Powiedz mi, a może zdradzisz swoje imię? No, ja Mateusz się nazywam. Mateusz, bo... Pozdrawiam Dextrina, tam wie o co chodzi. Okej, damy później linka, także jak to wszystko, bo rozumiem, że tak. My nagrywamy głos, tak? Ja nagrywam. Natomiast ty chcesz się pobawić film. No mogę w sumie, jak tam chcesz, bo się zajmowałem też kiedyś montowaniem filmików. No i dostawałem tam podwiedyszki od kogoś też tam tego, nie? No to bardzo fajnie. No to możemy zrobić taki film razem, wspólnie, potem odnośniki damy, nie ma problemu. Dobrze, a teraz mi powiedz, bo mieszkasz gdzie? Państwo, miasto inne, czy też w Polsce? Otóż ja mieszkam na Podlasiu i na Podlasiu to, słuchaj, no tutaj dużo osób mi mówi, że tu dzidami rzucają, że tutaj bełty do łuku robię. Albo jak, no, czekaj, psy dupami szczekają, tak? Takie określenie. Tak, 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 tak. No to w Podlasie tu nikt nie dojechał, bo tam wielu tam po tych dramach, co były na Discordach, to mi groziło, że przyjadą i mi nakopią na Podlasiu, ale no nikt nie dojechał, bo pewnie ktoś dzidu w nich rzucił albo zeszli pod Białymstokiem tam w Muśnicy. No to może coś takiego rzeczywiście się zdarzyło. Wiesz, więcej osób mówi niż robi, prawda? A przez internet... No. Przez internet dużo jest chojraków, tak szczerze mówiąc. Czyli rozumiem, że to jest Polska, nie gdzieś tam za granicę, nie masz zamiaru się wybierać, ani tym podobne. Nie, zostanę tu, gdzie jest, możesz się kiedyś wyprowadzić dalej. Więc czas pokaże, nie? A, no jasne. A może zanim przejdziemy do Soul Workera, czy grałeś coś wcześniej? Grasz w sumie teraz, też dość dużo gier. No to wcześniej, jeśli chodzi o takie gry, które dłużej grałem,
Był to na pewno Margonen, taka przeglądarkowa giereczka. Wysoki level tam osiągnąłem, ale przestałem to grać, bo jak wchodziłem na te community, na TeamSpeak'a wtedy się wchodziło, bo jeszcze Discorda wtedy nie było. I rozmawiałem tam z ludzi, to taki Resident Sleeper, że o, co ja idę, spić, idę. Chodź, Heros jest, chodź, tych spali, znaczy spali na tym TeamSpeak'u w ogóle, nie szło z nimi pogadać, ale co tam jeszcze było? No grałem długo w tą grę, potem był właśnie Team Fortress 2. Team Fortress to jest taki FPS, strzelanka, nie? Tam się bawiłem też długo, miałem 2000 godzin prawie. Sporo rzeczywiście. W Garry's Modzie roleplaye robiłem. Roleplaye to czyli tam się dostawało jakąś postać i udawałaś inną osobę. A właśnie, przypadkiem ostatnio chyba nie grałeś jak w to, prawda? To czyli miałem przerwę, to właśnie poszedłem na te roleplaye. Jak miałem przerwę. Bo No chyba. ale wróciłem. Bo momentami się wydawało, że grałeś w to, patrząc na Discordzie, że chyba miałeś to w opisie do gary właśnie. Tak, grałem w KRS Moda, bo musiałem sobie zrobić przerwę, bo dużo było tych właśnie dram. Jedna była taka poważniejsza. I właśnie do tego sobie zrobiłem chwilową przerwę, bo mi się nie chciało po prostu tego drążyć tematu. Rozumiem. Bo teraz ostatnio w sumie próbowałeś mnie ponamawiać w sumie kilka razy, tak? Brał Halia, tak? To co jeszcze ostatnio też grywałeś? To z paczką znajomych grałem, bo to jest taka gierka na chwilę, nie? Że możesz sobie tam pod 20 minut pograć. To jest takie, że masz tam, nie wiem, bodajże ustawiasz sobie zegarek na 15 minut, 5 żyć i się bijecie między sobą. To jest coś takiego. Jak ktoś spadnie, traci życie. To rozumiem, że teraz w takich chwilowych przerwach między solo workerem, jak się powkurzasz, to sobie jeszcze odpalasz kilka gierek. Odpalam właśnie te gierki i gram albo z dziewczyną, albo właśnie z tą paczką znajomych, którą mamy tam. No tam liczy 6 osób chyba. I sobie po prostu gramy w takie gierki na chwilę, albo po prostu odpalam przeglądarkę i słucham sobie piosenek takich dosyć specyficznych. W sumie dość specyficzna, jak w sumie twoja osobowość, dość kontrowersyjna. Oczywiście ja to mówię w sensie na plus dla ciebie, bo ja akurat cię lubię. Od samego początku i to tak te dramy, jak się to w sumie tworzyły. No zresztą jak w sumie sam wspomniałeś o tym, że się wszędzie gdzieś dramy działy, to w sumie tak, no nie wiem, no mi się tak jakoś smutno robiło. Bo jak czasami słucham te Discordy, jak ktoś coś mówi, albo jak się kłócą gildie między sobą, nie? No takie w sumie jest przykre, a za chwilę grają na przykład, bo kogoś tu brakuje, na przykład czy na Primala, czy na GCK, to jednak się w sumie łączą w siłach, nie? Razem. Powiedz mi, a w jakim kliencie grasz? Bo teraz przechodzimy może na chwilkę do Soulworkera. W sensie ja gram na Steamie. Na Steamie, a z jakiegoś Na powodu Steamie. akurat Steam wybrałeś? Znaczy, no zobaczyłem, że na Steamie jest, no to powinienem na Steamie, bo zawsze gram na Steamie w gry, bo mi lepiej, wygodniej jakoś. Ja widzę. A jeśli chodzi o że tam brakuje kogoś do party, nie? Na przykład przez cały czas jest tak, że nigdy, a to nigdy nie robię, mam taką zasadę, że nigdy nie robię z Gildią Little Psycho na przykład, że żadnego party nie składam z nimi. Chociaż ostatnio wydarzyła się taka jedna rzecz, że po prostu zacząłem z niektórymi ludźmi tam grać, bo wiem, że tam się zaczęło dziać troszeczkę niemiło i ogólnie w gildiach się zaczęło dziać niemiło ze względu na to, że wyszedł Primal, nie? Tam parę osób się zaczęło odwalać. A jeśli chodzi, no, o mnie, to
na przykład patrz, no załóżmy, że jest, że wychodzisz na przykład na ulicę, no to nie, nie będziesz taką osobą, jaką jesteś tutaj, możesz być sobie w internecie, nie? No to też prawda. Nie zwyzywasz sobie tak o kogoś, czy coś, no, chyba, nie? Że rzeczywiście jesteś taką osobą, nie? Że masz wyjebane na wszystko i osoby, które mijasz. Czyli to jest tak, że... jakieś porównanie sensowne znaleźć. Znaczy, ja wiem o tym, że jakby ja się różnię od wszystkich, bo nie, kiedyś było inaczej, ale po prostu zacząłem tak robić, bo to, tak się lepiej czuję, nie? Wolę się różnić od innych, aniż być taki sam niż inni. To ja znowu sobie zafarbowałam włosy, mam wielokolorowe i chociaż w ten sposób się odróżniam. Chociaż moje tatuaże na przykład na twarzy i na rękach dają mi tą właśnie przewagę, że no dobra, okej, na przykład moi klienci to też mają taką akcję, że jak mnie mają opisać, że coś niby im obiecałam i tak dalej, to mówią, że ta pani z tatuażami, chociaż wszystkie mamy tatuaże, albo ta większa pani albo z tatuażami na twarzy, nie? Czy tam kolorowymi włosami. Także w sumie też wolę czasami się chociaż wyróżnić gdzieś tam w tłumie, niż na przykład mieć jedną i oklepaną fryzurkę, nie? Rules inność. Czy wiesz, bo no? Jak masz takie kropki, nie? No załóżmy, że masz takie kropki, masz 50 takich kropek i te kropki są niebieskie. I jedna kropka jest czerwona. No i ja tak lubię, no i jest fajnie. Jestem tu czerwoną kropką i super jest, nie? Chuj z tym, że te 49 kropek będą tak na mnie patrzeć. Tam znajdę kiedyś inną czerwoną kropkę albo innego koloru i będę sobie z tą inną kropką żył. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mi się jestem z takiego jest. Założenia, nie? No i właśnie o to chodzi. Natomiast tak, my dostajemy grę w sumie z aktualizacjami opóźnionymi w stosunku do koreańskiego, prawda? Bo jesteśmy jako w sumie trzeci, no tak. Się wydaje, nie? I powiedz mi, co ci się w sumie podoba z obecnej, dostępnej u nas wersji w Europie? Czy jest coś, albo co coś mi się podoba? Nie podoba? Czy wolno dostajemy to wszystko, tak, to prawda, ale jest też tego plus. Że mam na przykład tak jak no tryhardzi, tak? Oni to robią, nie, cały czas, nie wiem, piją energetyki i robią to, co tam ci dodadzą w 2 dni, potem płaczą na czasie, że Jezu, content na 2 dni, gdzie to można po prostu sobie rozegrać, no nie wiem, na tydzień, na spokojnie. Sobie rozegrać, bo nie będzie aktualizacji, a nie pijesz energetyki, robisz to w 48 godzin i potem Jezu, kontent na 2 dni, tak długo aktualizacji nie było, jejku. Ja rozumiem, to tak samo jest z ekspieniem postaci. Ja na przykład lubię się postacią delektować, żeby sobie ją na spokojnie wbijać, tam misje i tak dalej, a nie tak jak na przykład osoby, które wbijają jak najszybciej najwyższy level, nie? Wydaje mi się, ja wtedy sposób, ja nie wiem, dyrektuje tą postacią. Także też coś w tym rodzaju. Rozumiem, że w takim razie nie lubisz mieć rzeczy podanych na tacy. Wolisz zawalczyć. No tak. Czyli na przykład nie poszedłbyś na przykład na Burninga, gdzie jest dużo... Nie! Rozumiem, że to w takim razie cieszymy się, że przynajmniej zostaniesz u nas, a nie gdzieś tam na Burninga sobie przejdziesz. A powiedz mi, jak tam ze strojami u ciebie? Jak tam w ogóle z ISM? Otóż kiedyś dużo wydawałem na ISA. Nawet sporo. Dużo. Ale przestałem w momencie, kiedy poznałem dziewczynę. I właśnie w tym momencie powiedziałem sobie, nie, na grę już nie wydajesz, już koniec, już nie możesz wydawać na grę, są ważniejsze rzeczy. I jakby wcześniej to sobie grałem, tak? Było tylko to, żeby sobie tam pograć, fajnie, jest super. Ale właśnie jak poznałem dziewczynę, to nie, to już nie mogę wydawać. Chociaż dzisiaj wyjątkowy dzień, po prostu tak sobie
troszeczkę za dużo poleciało z portfela. Chciałem, żeby było mniej, ale no, mniej wydaje na pewno, mniej, o wiele, wiele mniej. Dobrze, zostało coś na później. Wydałeś wszystko od razu. Znaczy, coś mam, 3000 chyba teraz konsolę cashu. Coś tam ci w razie czego zostało. W sumie dobrze, a nawiasem mówiąc, to gratulacje dziewczynę, bo nie wspominałeś mi o tym wcześniej. Bo w końcu coś. No nie ma co, super. Słuchaj, ja ci trzymam kciuki. Potem po rozmowach z naszych kiedyś tam, naprawdę cieszę, że coś ci się ułożyło. Także mam nadzieję, że na dłużej. I będzie fajnie. Dobrze, a powiedz mi, w takim razie, nie wiem, kupowałeś też maniakalnie jakoś tam przykład kiedyś stroje w takim razie? Czy masz ich dużo, mało? Bo są osoby, znam osoby, które kupują maniakalnie. Ja nie kupuję maniakalnie strojów. Aha, czyli rozumiem, że ostatnio też była kłótnia, jeśli chodzi o te maniakalne kupowanie strojów. I właśnie dlatego opuściłem Beauty Dreamers. Z powodu strojów, znaczy twojej opinii na temat wydawania na stroje, tak? Znaczy to było w sensie po części, tak? Bo jak mówię, wyszedł Primal, zachowanie w ogóle Guildmastera się zmieniło. Ułożenie ludzi na gorszych i na lepszych. Może nie, tak? Nie klasyfikujmy na razie może gildii. Rozumiem, że po prostu doszło do jakiejś tam sprzeczki, tak? No, no. No, bo po co sobie robić wrogów, prawda? Powiedz mi, a... No, mam ich dużo. Oj tam, na szczęście na razie tylko przez internet, prawda? Nikt się tam na Podlasie u ciebie nie pojawił, chyba że gdzieś tam umarł w drodze. No, czekam właśnie. Postawiłem, ostatnio, słuchaj, zrobiłem zdjęcie, postawiłem stolik na tym, przy wejściu, stolik z bankiem i z kubkiem herbaty i dałem tam herbaty. I zrobiłem zdjęcie i wysłałem właśnie do osoby, która miała przyjechać. No, ale nie przyjechała. Oj. Z otwartymi drzwiami mam. No to przegapiła herbatkę u ciebie. No. A powiedz mi w sumie, dlaczego akurat zacząłeś grać w Soul Worker? Coś cię do tego popchnął? Zainteresowanie tą grą, czy coś? Znaczy, nudziło mi się, tak? I zobaczyłem o MMORPG, Animu. Na początku mieliśmy grać w 3 osoby. No i od razu na ruko te 2 osoby sobie poszły. Zacząłem grać sam, zrobiłem gildię. Jak się zbyłem? ISD, jeszcze istnieje, przez RZ-a prowadzona. Ale tam nikogo już nie ma. I ten... No i poznałem tam kogoś, kumpla. On grał tam do 55 levela ze mną. I później... Soul Worker, Polish Community, Discord, Neko Cafe, tak, stare czasy, potem zaczęły się właśnie takie zadynki. No, mówiąc już w sumie, bo już wcześniej trochę wspominaliśmy o tych zadymach na różnych gildii, rozumiem, że byłeś w dużej ilości gildii. Tak. Było to od początku. ISD to była moja. Potem było tak, Neko Cafe, Inkwizycja, i potem jakoś chyba oni się łączyli. Chyba znowu byłem w Neko Cafe, ale to była Inkwizycja połączona z Neko Cafe. Potem chyba jeszcze w Ragnaroku, nie? Wylądowałeś. Tak, potem wylądowałem właśnie w Ragnaroku. Potem wychodząc z Ragnaroka, chyba tak, pojawiłem się w Dreamers. W Dreamers bardzo długo byłem i było mi troszeczkę smutno odejść, ale postanowiłem, że skoro tak ma być, no to że tak powiem, no cóż, trudno. No i poszedłem z powrotem do Ragnaroku i na razie jest tak, jak jest. Jest okej? Nie ma żadnych dram? Znaczy, wiesz, no na pewno jakiś się pojawił w najbliższych dniach, albo nie... Już wróżysz, tak? Tak, no to na pewno coś tam będzie, bo
No. Community nie wytrzyma, tak? A Little Psycho to zawsze ja będę na przykład obrażał tych ludzi, którzy są tam, nie? Bo po prostu to tak zaszli za skórę, że. Ostro. No. Rozumiem. Tak. A powiedz mi w takim razie, jakieś takie na przykład zainteresowania już poza grami? Jakieś fanpage'e? Szachy lubię grać. O. Montowanie filmów, anime na przykład, zainteresowania. Ale jakoś na twoim YouTubie tego jakoś nie widziałam. Ostatnio zacząłeś muzykę tworzyć, prawda? Tam jest kilka Tak, dosyć ale to jest takie bardziej. kontrowersyjne. Oni mówią, że to robię na poważnie, to robię dla beki, to jest do śmiechu, nie? I po prostu mi się nudzi. I nie wiem, jak jestem zdenerwowany, to sobie odpalę notatnik, wklepię coś tam i po prostu to sobie zaśpiewam. Znajdę pierwszy, lepszy beat i to się po prostu sobie zaśpiewam i to wrzucę na YouTube'a, którego mam jeszcze na innego założonego specjalnie po to. No w sumie ten YouTube przynajmniej, który zaprezentowałeś nam wszystkim, jest dość kontrowersyjny, bo w sumie opowiada dość dużo o twoich przemyśleniach o osobach, które były tak zwane z dramy, które miałeś Tak. różne gildie. Rozumiem, że jeszcze inny fanpage masz. Rozumiem, że się nie podzielisz z nim. Znaczy, jeśli chodzi o drugi kanał, który jest, to ludzie mogą sobie go szukać, ale jego nie znajdę, bo on jest w ogóle pod inną nazwą i tam są prowadzone z anime rzeczy, AFV. A mi prywatnie podeślesz? To nie będzie umieszczone w filmiku, Mogę jako ten. podesłać, no, No to ale ja chętnie. ja tam praktycznie nic już nie wrzucam, ale jest tam po prostu 7 filmów, nie? No to nic, ja lubię na przykład oglądać, więc chętnie sobie obejrzę, jeżeli No. będę miała taką możliwość mieć. A powiedzmy, a jakieś porady dla innych graczy, bo będziemy już tak pomału kończyć na początek. Poradnik, ale to zależy dla jakiej postaci, no. Nie, na przykład w ogóle porady jakieś dla nowych ludzi, na przykład jaką postać wybrać, czym się kierować, tak dalej, tak dalej. No to ja, jeśli chodzi o postać, to moim zdaniem to się należy kierować serduszkiem, a i się nie poddawać na ruko, no bo kurczę, no ludzie się często poddadzą na tym ruko. A jeszcze jak patrzę, że nie wiem, wchodzą do gry i w ruko są wypisywane naprawdę rzeczy, no to po prostu taki nowy gracz może sobie pomyśleć, no kto to jest? Co tu się dzieje? A które byś na przykład serwery polecał? Ten polski, czy może te angielskie i inne? Znaczy ja jestem, jeśli chodzi o serwery, to wierny polskiemu serwerowi, tak? Nie jakimś angielskim serwerom, francuskim, bo widziałem, co tam jest, co tam się dzieje. Chociaż może mówię, że tam jest lepiej, ale na polskim community jest śmiesznie. Nieraz może toksycznie, ale jest śmiesznie. Mi się tu podoba, to zależy od osoby. Miej rację, no ja się cieszę, że też mi nigdzie nie wyemigrujesz na jakiś inny serwer, bo z tego co wiem, na razie nie ma możliwości ani przejść ze Steama na aplikację Będzie łączenia, GeForce'a. Będzie? podobno. Chyba będzie łączenie. Ja słyszałam o tym już od dawna, ale jakieś tylko pogłoski, ale żadnej konkretnej informacji gdzieś nie było. Ale też już z tego co wiem, nie można nawet przejść na aplikację GeForce'a i z GeForce'a na Steam. Bo się traci i ma się nowe konto, prawda? Więc też nie można w Ale ten sposób. podobno ma coś być z łączeniem. No nic, no to zobaczymy w takim razie. A chcesz kogoś pozdrowić? No, do widzenia. Tak, chcę pozdrowić Dextreama. Serdecznie pozdrawiam mojego imienia Nika. Pozdrawiam Ajku. Kogo tam jeszcze mam pozdrowić? Czekaj, czekaj. No i pozdrawiam jeszcze moją dziewczynę z serduszkiem całym i Ragnarok. No to też pozdrawiam serdecznie i dziękuję Ci bardzo za tą chwilę poświęconą mi. No, to elo, Do Benz. zobaczenia.